Witaj. Dzisiaj nie będzie merytorycznej prezentacji, bo przygotowuję dla Ciebie w zamian coś trochę innego. Moim zdaniem lepszego niż jedna prezentacja. Tym lepszym czymś będzie darmowy webinar ze mną, który odbędzie się w środę 21 listopada o godzinie 20. Jakby ktoś pytał, to webinar to taka forma, można powiedzieć, wykładu przez internet, który odbywa się w czasie rzeczywistym. Spotykamy się w jednym wirtualnym miejscu, nic nie jest uprzednio nagrane, można zadawać pytania i no, pozwól, że zamiast dogłębnie wyjaśnić, czym jest webinar, po prostu cię na niego zaproszę, dobrze? Żebyś sam mógł się przekonać. A jeśli webinary to dla ciebie nie pierwszyzna, to doskonale wiesz, jak one wyglądają, ale to oczywiście nie zmienia faktu, że i tak serdecznie cię na niego zapraszam. Na początku powiedziałem, że webinar wydaje mi się trochę lepszy niż jedna prezentacja i powiedziałem to z prostego względu. Nie chodzi mi nawet o samą formę, tylko o to, że podczas tego webinaru przedstawię ci tyle informacji, że gdybym miał je rozbić na normalne czwartkowe prezentacje pojawiające się co tydzień, to publikowałbym je pewnie przez jakieś 2 miesiące. Jeśli śledzisz trochę moje materiały, to jak pewnie wiesz, jedną z moich pasji jest wyszukiwanie badań naukowych, które odkrywają sposoby, w jakie możemy lepiej, na przykład, wykorzystywać nasze mózgi. Z informacji, do których udało mi się dotrzeć, okazało się, że istnieją aż trzy różne, zupełnie niezależne od siebie sposoby, aby to zrobić. I właśnie tymi metodami, tymi sposobami chciałem się z Tobą podzielić podczas tego webinaru. Żebyś po nim wiedział już dokładnie, co robić i na czym się skupiać, aby szybciej i na dłużej zapamiętywać informacje, łatwiej i mocniej się koncentrować, czy po prostu sprawniej i szybciej myśleć. Jak wspomniałem, są na to trzy sposoby. Pierwszy to szereg umiejętności i technik pozwalających wykorzystywać naturalne, ogromne i wielokrotnie większe niż nam się wydaje zdolności naszych mózgów do zapamiętywania informacji. Te techniki nie zwiększają wprawdzie Twoich zdolności pamięciowych jako takich, tylko po prostu pozwalają Ci 10 razy lepiej wykorzystać już te, które masz. Dam Ci przykład. Naukowcy z Uniwersytetu College London zbadali kilku mistrzów w zapamiętywaniu. Mistrzowie w zapamiętywaniu to ludzie, którzy na przykład w kilkadziesiąt sekund zapamiętują dokładnie ułożenie kart w całej talii. Okazało się, że ich mózgi nie są ani inaczej zbudowane, ani sami mistrzowie nie wypadali lepiej niż przeciętna osoba, czy to w testach kognitywnych, czy na inteligencję. Tutaj nie było żadnej różnicy pomiędzy mną, tobą, a mistrzem zapamiętywania. Jednak dalsze badania pokazały ogromną różnicę w tym, jak ich mózgi pracowały przy zapamiętywaniu. Okazało się, że mistrzowie używają do zapamiętywania po prostu innych, dużo wydajniejszych części mózgu niż reszta społeczeństwa. Dlatego na webinarze poznasz właśnie ten mechanizm wraz z techniką zapamiętywania, najczęściej używaną przez mistrzów pamięci. Drugi sposób pozwalający lepiej wykorzystać potencjał Twojego umysłu to metody pozwalające już realnie i mierzalnie zwiększać swoje zdolności umysłowe na długi okres czasu. Nie chodzi tutaj tylko o zdolność zapamiętywania nowych informacji. A właśnie tak, kiedy myślisz o długotrwałym zwiększaniu możliwości swojego mózgu, to co przychodzi Ci pierwsze na myśl? Ja się przyznaję, że mi pierwsze, z czym to się skojarzyło, to wykonywanie jakichś żmudnych ćwiczeń umysłowych, wiesz, skreślanie krzyżówek, nie wiem, przestawianie liter w pamięci i tak dalej. To wydaje się trochę jakby oczywiste, dlatego na webinarze, żeby nie zanudzać, powiemy sobie o wszystkim poza ćwiczeniami. O wszystkim, co zwiększa trwale nasze zdolności umysłowe poza właśnie ćwiczeniami. Czyli dowiesz się m.in., jaki jest prawdziwy związek muzyki z większą inteligencją i szybszą nauką, bo tutaj przez drobny błąd, który kiedyś popełnił jeden z dziennikarzy, rozpowszechnił się pewien mit. Na webinarze obalimy go i poznamy prawdę. Poznasz także dwa zdumiewające czynniki, które mocno wpływają na rozwój Twoich zdolności umysłowych, a na logikę, no nie mają żadnego związku z koncentracją czy zapamiętywaniem. To jest coś, co robisz w dwóch kompletnie innych sferach życia, a jak się okazało, ma ogromny wpływ na funkcjonowanie Twojego mózgu. Plus poznasz jeszcze kilka dodatkowych wyników badań, które ujawnią przed Tobą czynniki pozwalające w długim okresie zwiększać swoje zdolności umysłowe. Trzeci sposób, jeśli mam być szczery, to mój ulubiony. To zestaw technik i metod, które pozwalają wprawdzie tylko na stosunkowo krótki okres czasu, ale szybko, prosto i bez żadnych ćwiczeń wyraźnie zwiększać swoje zdolności umysłowe. Takie, wiesz, swoiste dopalacze umysłowe. Tutaj podzielę się z Tobą m.in. metodą, której nie wyjawiałem jeszcze publicznie nigdy wcześniej, nawet swoim klientom, a która pozwala niejako wytrenować swój umysł w taki sposób, że na stryknięcie palcami w ciągu zaledwie kilku sekund Twój mózg automatycznie wrzuci wyższy bieg i zacznie pracować na większych obrotach. Dzięki temu wzrośnie Twoja koncentracja, zdolności kognitywne i będziesz maksymalnie skupiony na tym, co masz za chwilę zrobić. Osobiście używam tej metody, niemal codziennie i to zazwyczaj nawet po kilka razy dziennie. Mimo tego, jak mówię, nie zdradzałem jej jeszcze nigdy wcześniej, bo trzymałem właśnie na taką wyjątkową okazję, jak na przykład mój pierwszy webinar w mieście szkoleń.
Tej metody nie ma także w kodach umysłu, bo mimo że działa szybko i od razu, to bazuje na trochę innym mechanizmie niż pozostałe techniki zawarte w kodach. Stąd też, nawet jeśli już nabyłeś kody umysłu i wykorzystujesz je w codziennym życiu, to i tak zapraszam Cię na webinar, bo poznasz na nim mnóstwo dodatkowych informacji, które naprawdę fajnie uzupełniają wiedzę, jaką nabyłeś w kodach umysłu. Dlatego, czy jesteś moim klientem, czy nie, serdecznie Cię zapraszam. Aby przyjść na webinar, wpisz poniżej swój adres e-mail, na który chcesz otrzymać link z dostępem do pokoju webinarowego. I do zobaczenia w środę. Pozdrawiam.